Na dzisiaj znalazło się trzy preparaty do leczenia cukrzycy. To jest metformina i dwie insuliny, analogi długodziałające, glargina i datemir. No, to jest pewna oferta dla chorych na cukrzycę, warta zainteresowania. Metformina jest lekiem powszechnie stosowanym i niedrogim i jakby jej umieszczenie na liście nie sądzimy, żeby cokolwiek zmieniło, jeśli chodzi o jej stosowanie. Natomiast umieszczenie analogów długodziałających no jest istotnym krokiem naprzód. To są insuliny, które są najbezpieczniejsze pod kątem ryzyka wywoływania hipoglikemii i to, że akurat uznano fakt ten i umieszczono je na liście dla osób po 75 roku życia, no nam się bardzo podoba, bo wydaje nam się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo długo, cały czas w zasadzie zabiegamy o poprawę dostępności analogów długodziałających dla wszystkich chorych na cukrzycę, ale pacjenci w starszym wieku są osobami szczególnie narażonymi na niedocukrzenia, więc to, że będą mogli tanio, bezpłatnie otrzymać te insuliny, no bardzo nas cieszy, a na pewno będzie korzystne jednoznacznie dla pacjentów. Decyzję tą kluczową o rozpoczęciu leczenia analogami długodziałającymi, przynajmniej w początkowym okresie funkcjonowania listy, myślę, że będą podejmowali diabetolodzy. Także pacjent powinien się zgłosić do diabetologa i zapytać o taką nową możliwość leczenia, a potem już w praktyce będzie ta recepta przedłużana, czy no, dalsze wystawianie jej może już być wykonywane przez lekarza rodzinnego. Idea tej listy jest taka, że ona nie wchodzi czy nie zmienia obowiązujących zaleceń refundacyjnych, po prostu stwarza możliwość przepisywania tych leków bezpłatnie dla określonej grupy wiekowej pacjentów. Analogi długodziałające stosujemy wtedy, czy wtedy one są refundowane w cukrzycy typu drugiego, kiedy albo pacjent jest już przez pół roku co najmniej leczony insuliną izofanową NPH i hemoglobina glikowana wynosi 8% lub więcej, czyli stosujemy taką tradycyjną insulinę długodziałającą, właśnie izofanową, ale jest ona nieskuteczna, albo u pacjenta występują ciężkie, nocne, nawracające niedocukrzenia, no jeden z tych dwóch elementów i wtedy pojawiają się wskazania refundacyjne do analogów długodziałających. I taka sama zasada ma obowiązywać również pacjentów po 75 roku życia, chcących skorzystać z tej listy leków oznaczanych literką S. I w tej chwili, zwłaszcza u osób w starszym wieku, no jakby plan minimum leczenia to jest eliminacja niedocukrzeń no niemal całkowita, o ile to tylko możliwe. No w związku z tym nasze zainteresowanie, aby stosować analogi długodziałające, które dlatego stosujemy, że one nie działają silniej, to jest nadal tylko lub aż insulina, ale po prostu jest to insulina bezpieczniejsza, dająca wielokrotnie mniej niedocukrzeń niż tradycyjne, klasycznie stosowane ludzkie insuliny. No więc ta grupa pacjentów w starszym wieku, zwłaszcza tych, która przyszła na przykład udar mózgu albo zawał serca, to są osoby, dla których szczególnie ten rodzaj insuliny jest przeznaczony. No i cieszymy się, że ta lista bezpłatna na pewno poprawi dostępność insulin dla tej grupy wiekowej.